Nazywam się Borowiec Jan, urodziłem się w roku 1933. Od roku 1938 zamieszkiwałem tutaj w tej kolonii Lipowiec. W tej chwili jestem, można powiedzieć, najstarszym mieszkańcem tego terenu i tak dalej. Chciałem opowiedzieć częściowo o czasie wojny i okupacji. Tędy przez tą górę chodziliśmy do szkoły w Brodach Dużych. Szkoła znajduje się tu w Brodach Dużych przy tym. A w tym miejscu mniej więcej na tym terenie było tak zwana osłona przeciwlotniskowa, lotniska w Klemensowie. Tu stały w czasie Niemców, w czasie wojny, trzy ziemlanki z działkami takimi przeciwlotniczymi, tak zwane, jak to się mówi... A w którym dokładnie miejscu? Słucham, gdzieś mniej więcej tak było w tym miejscu, no, na najwyższym punkcie góry, że mieli widoczność dookoła całości tutego. A my tędy chodząc do szkoły, to chodziliśmy koło tych właśnie ziemlanek, bo nam było na krócej, najkrócej od tej wioski i tu do Brodów. Jako dzieciaki, zimowo poro, było bardzo zima, śnieżne zimy, ciężkie. To byli tacy Niemcy, którzy, jak to się mówi, nas nawet zabierali do tych ziemlanek, dawali herbatę, a byli tacy, że gnali, krzyczeli, weg boska, polska świnia, nie chcą takich mieć na miejscu. Także przeżyłem to i to pamiętam. Chcę wspomnieć, jak to się mówi, jako pamiętnik mój z mego życia, i mieszkańca najstarszego o tym wszystkim, żeby ludzie młodzi, ludzie, którzy pozostają po mnie, jak to się mówi, będą starszymi, wiedzieli, co się działo w czasie okupacji. Bo ja to przeżyłem. Także częściowo, jak to się mi pamiętam, i język niemiecki, bo z nimi to rozmawialiśmy, byli różnego gatunku ludzie. Tu w tym miejscu stały trzy działka przeciwlotnicze. Jednocześnie mieli reflektor taki, który naświetlał, jak to się mówi, wysokość wysokie i szeroko dookoła. Naświetlali tym, no niby, żeby tam były jakieś akcje, jak to się mówi, wojenne. Był jakiś tu samolot zbity, widziałem dym, kiedy był trafiony, ale co to był samolot, to mi trudno powiedzieć. A gdzie spadł, pan pamiętał? No, gdzieś tutaj w okolicach Nilisza. Michalowa Nilisza tu w tym. Ale takich punktów oni mieli trzy. Bo jeden był przy rozłopach, przy wiosce, drugi był jak tak zwana przy Michalowie dawna remizia tam przy lotnisku, no i trzeci tu w Szybrzynie tak samo mieli punkt, dwa takie osłony, jak to się mówi, lotniskowy. Jednocześnie w Klemensowie był bunkry przy szosie, jak stoi kapliczka, która pamiętam dokładnie, były ustawione tam RKM-y i stała cały czas warta. W czasie, w roku już nie pamiętam, którym to dokładnie, chyba w 42 bodajże, wiosną była taka powódź, to pamiętam, jak stąd widzieliśmy, jak była woda na tym lotnisku, byli zalani prawie. No a tutaj, jak to się to lotnisko powstało w szybkim tempie, bo było budowane, rozbudowane przez ludność polską, zabierane, jak to się mówi, przez Niemców i żydowskie. Wysiedlani była wioska, jak to się mówi, jakaś tam w Zamojszczyźnie, jak pisze historia, to i tam opisują inni ludzie, więc to było podobnie. Ci ludzie byli zabierani i po prostu, że tak powiem, śmiercią głodowo musieli pracować na tym lotnisku i tu okolicach. Już po zakończeniu wojny, po odejściu Niemców i jak to się mówi, to były jeszcze różne, jak to się mówi, takie potyczki, bo powstały przez partyzantów, to byli partyzanci dobrzy i było bardzo dużo bandy, która była likwidowana przez partyzantów i innych, no także tego. A po wojnie wszystko się to unormowywało i jeśli chodzi o teren lotniska, no to lotnisko zostało zlikwidowane, w tej chwili powstało tam osiedle tak zwane Klemensów. Pobudowani ludzie mają prywatne domki, po lotnisku już prawie nie ma śladu. Jedynie jak to się mówi jeszcze... Ale tam też były te bunkry takie murowane, tak? Tak, murowane, tak. Jeszcze tam ten bunkier jeden tu koło tego, to można go tam znaleźć. On został zburzony w czasie odejścia Niemców.
bo specjalnie zburzyli to. To był naprawdę ogniotrwały i bombowy. Wielkie, grube mury, w którym nieraz, jak to się mówi, nawet tam przebywałem jako młody chłopiec, tam myśmy zaglądali. No ale w tej chwili to już się zapadło w ziemię i także tam mało widać. Ja bym to jeszcze wskazał, w którym miejscu są, bo mury porośnięte mechem i krzakami tam. To przy kaplicce tej, dojeżdżając do Klemensowa po lewej stronie, jak to były grunty, jak to się mówi, panów Zamojskich, to na tych gruntach tam dalej był stary, dawny cmentarz jeszcze z wojny pierwszej światowej. Tam bardzo dużo było pochowanych, bo tam była wojna przetoczona, duża potyczka i tam bardzo dużo ludzi zginęło. Także tam parę jeszcze grobów się utrzymywało. Obok lotniska tak jest, jak ta droga od Kaplicki. To tam można było dojść, tam jeszcze powinny groby być, które były tam porządkowane. Bo jakieś ile, 20 lat temu jak byłem tam, 15, to kilka grobów takich było. Tam były groby wielkie, zbiorowe, bo tam bardzo dużo ludzi wyginęło. Co to nie było w mojej pamięci, tylko to już powtarzam jako, że tak powiem, historyk, bo lubię historię i interesuję się nią trochę. Także tu czytać lubię to i tam cośkolwiek pisałem o tym, co pamiętam, o tak zwanym, tu bo wspominałem już kiedyś, taki był komendantem Kitzmann o nazwisku, Niemiec, został zabity, pochowany, był tutaj w tej szkole, był jako komendant i tu uczył dzieci niemieckich, bo ta wioska, jeśli chodzi o Brody Duże, to składała się z większości Volksdeutschy i Niemców, to była 1/4, jak to się mówi, bo Polaków rodowitych, a reszta było to wszystko zniemczone. I tu dlatego powstała szkoła polsko-niemiecka. Uczyliśmy się jako na połowie my, dzieci Polacy, a na połowie Niemcy. Niemcom można było wszystko robić nam, szkodzić ile tylko, a nam broń Boże i tak dalej. Tutaj został zabity, jak to się mówi, taki zwany przez Kitzmana partyzant Jóźwiakowski Bolesław, który był przywieziony pod szkołę i tu pod szkołą pochowany. Później spod tego po wojnie go rodzina zabrała. A przez to za odwet ci partyzanci, bo ich było 10 Jóźwiakowskich prawie w jednakowym wieku, to zostało tylko 2 po wojnie, reszta w partyzancie wybici byli, a on go tu zastrzelił na Łąkach pomiędzy Szybyszynem a Klemensowem. No i tak się cieszył, że zabił bandytę, takiego partyzanta. Widziałem go naocznie, jak przewiózł go furmanką przez Szczebrzeszyn dookoła, do liceum i z powrotem przywiózł do na wozie konnym pod szkołę rzucił.